Gość Radia Lublin. Na zegarze dokładnie 15 minut po godzinie 8. Tomasz nie śpiał przed mikrofonem, a gościem Radia Lublin jest przewodniczący Rady Wojewódzkiej SLD w Lublinie, lider lubelskiej listy SLD w wyborach do Sejmu, Jacek Czerniak. Dzień dobry, witam. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. No już tylko kilka dni dzieli nas od wyborów, w których jednym ze zwycięzców może być Sojusz Lewicy Demokratycznej. Wszystkie sondaże mówią o tym, że po 4 latach wrócicie do parlamentu. Już nie może się pan doczekać, jak rozumiem. No, jeszcze przed nami kilka dni. Te sondaże, które są dla nas bardzo pomyślne, świadczą o jednym, że połączenie partii lewicowych w jeden komitet i jedna lista lewicowa to była dobra decyzja. Naprawdę. I dzisiaj wyborca lewicowy ma w czym wybierać. Ta różnorodność na listach, ale spoisty i jednorodny program wyborczy, oferta spowodowała, że jesteśmy dzisiaj, można powiedzieć, wśród sondaży trzecią siłą polityczną. Z sondażu dla Radia Lublin wynika, że SLD na Lubelszczyźnie zdobędzie 8,5% głosów i będzie mogło liczyć na 2 mandaty w regionie. Pan jako lider tej lubelskiej listy no jest niemal pewniakiem? Już pan się tak dobrze mocno czuje? No nie no, niektórzy mówią, że w życiu są dwie rzeczy pewne, natomiast trzeba walczyć do końca, trzeba ze swoją ofertą docierać do jak największej liczby wyborców i czekać na wybór z pokorą, nie myśleć, że już się jest posłem. Znałem takich, którzy przez jedną noc byli posłami, a później się okazało, że jednak ten suweren zdecydował inaczej. I decyzja była inna. Chociaż patrząc też na wyniki i sondaży w skali kraju, no to ten wynik jest SLD jeszcze lepszy, no bo chociażby Ibris dla RMF-u i Gazety Prawnej mówi o 12,5-13%. To jest te kilkanaście procent. To się pojawia w kolejnych sondażach i wydaje się, że ta tendencja do między 10 a 13-14% dla Sojuszu Lewicy Demokratycznej może się utrzymać do 13 października. Właśnie tak jak pan redaktor powiedział, ważna jest w tych sondażach tendencja. Tendencja jest wzrostowa i tendencja jest dwucyfrowa i ona można powiedzieć od 10 do 13 do 14%. I to jest wynik naprawdę zadowalający dla Lewicy, dla poparcia, jak powiedziałem, tej oferty programowej, a przypomnę, że 4 lata temu 1,270,000 wyborców głosując na Lewicę nie miało swoich na SLD dokładnie, Zjednoczona Lewica, nie miało swoich przedstawicieli w parlamencie. Wtedy popełniliście błąd, z którego wnioski wyciągnęliście w tej kampanii, czyli przystąpiliście jako Sojusz Lewicy Demokratycznej. Wówczas zdobyliście, zabrakło wam do tego, żeby przekroczyć ten próg dla koalicji właśnie. Na 8%. Ale wtedy również była druga lista lewicowa. To jest ta różnica. Dzisiaj, tak. I to było 500,000 w skali kraju, czyli 3%. Dzisiaj jest jedna lista lewicowa. Jest próg, który dzisiaj można powiedzieć jest progiem najbezpieczniejszym, jaki może być, bo 5% w stosunku do sondaży do 13% to jest ten bezpieczny próg. Ale co jest najważniejsze i chyba istotne, że jest jedna lista lewicowa, jedna oferta. Wyborca lewicowy może wybierać sobie wśród kandydatów, ale jednej listy lewicowej. Trzy komponenty tej listy, czyli partia Razem, Wiosna Roberta Biedronia i oczywiście Sojusz Lewicy Demokratycznej, pod szyldem którego startujecie państwo wszyscy, ale do tego wszystkiego jednak w ostatnich tych dniach szczególnie pomaga wam były prezydent Aleksander Kwaśniewski. On wystąpił na waszej konwencji. Tak, i mówi, tylko głosowanie na lewicę uratuje nas przed politycznym smogiem. Były prezydent oczywiście mówi o tym, że od właściwie 2005 roku, kiedy znaczenie SLD w polskiej polityce no, znacznie spadło i do głosu doszła najpierw prawica, a potem Platforma i PSL i znowu PiS. No właśnie mówię o tym, porównując to do smogu, że w tej polityce, od kiedy SLD w niej nie ma swojej reprezentacji, ciężko się oddycha. No, po pierwsze trzeba powiedzieć, że w parlamentach europejskich jest jeden tylko parlament polski, w którym nie ma lewicy. Dzisiaj w Polsce partią rządzącą jest partia prawicowa, partią opozycyjną jest partia prawicowa.
lewicowa. Jaką rolę w parlamencie może spełniać, czy spełniała wcześniej lewica? Otóż równoważy siły polityczne. I jest to reprezentacja... Ale rozumiem, że ambicje macie większe. Oczywiście jest jednym ze scenariuszy jest to, że trzy partie czy komitety opozycyjne utworzą większość. Bo może się tak zdarzyć. Dzisiaj sondaże pokazują, że ta większość jest po innej stronie, ale sondaż różne później ewentualnie czy decyzja suwerena mogą spowodować, że ten scenariusz będzie realny. Czyli trzy partie utworzą większość. To znaczy, że po wyborach ewentualnie zobaczycie, jakie wyniki osiągnęliście, policzycie mandat i usiądziecie do rozmów oczywiście z Koalicją Obywatelską? Oczywiście, że tak. Jest to jeden ze scenariuszy, który jest dzisiaj rozpatrywany, ale rozmowy o koalicjach, jest to abecadło polityczne, przeprowadza się po wyborach. I także z PSL-em? Oczywiście, że tak. PSL również jest partią opozycyjną. I tam na listach także królują działacze ruchu Kukiz 15. Pan sobie wyobraża taką egzotyczną koalicję? Panie doktorze, PSL wyobraził sobie koalicję z Kukizem, gdzie wcześniejsze oceny działalności tejże partii były różne. No dzisiaj zobaczymy, jaka będzie decyzja Polaków. Kto wejdzie z tychże kandydatów? No bo dzisiaj tego nie wiemy. I te rozmowy mogą dotyczyć programu dotyczącego sytuacji w Polsce. I mogą dojść do skutku. A propos właśnie programu, podczas tej sobotniej konwencji wyborczej w Katowicach szef SLD Włodzimierz Czarzasty przedstawił punkty waszego programu, kolejne, o których też mówicie, i zapowiedział m.in. powołanie Ministerstwa Polityki Senioralnej, które przygotuje Polskę do srebrnej rewolucji, bo ona następuje, mówił Czarzasty, odnosząc się oczywiście do zmian demograficznych. No, po pierwsze, jesteśmy, jak ktoś by nie wiedział, społeczeństwem bardzo, bardzo starzejącym się. Po drugie, te kwestie dotyczące opieki, czy to dla osób starszych 60+, no, są dzisiaj w takim, a nie innym punkcie. Nie ma lekarzy specjalistów, są emeryci i renciści mają określone problemy. I to jest zadanie państwa, które powinno być realizowane. Polityka senioralna, rewolucja. A myślicie, że przebijecie tą swoją ofertą, tą propozycją, ofertę, którą od 4 lat dla seniorów kieruje Prawo i Sprawiedliwość, z darmowymi lekami dla seniorów, z 13 i zapowiedzią 14 emeryturę. No właśnie. Panie doktorze, po pierwsze, darmowe leki dla seniorów. Zapytajmy się tych seniorów, bo to chodzi o osoby po 75 roku życia. Ile tych leków jest za darmo, bo dzisiaj, jeżeli emeryt rencista idzie do apteki, to często odchodzi, bo nie stać go na wykupienie innych leków, bo to według mnie darmowe leki są oczywiście hasłem, ale nie jest to realna pomoc. My proponujemy leki z recepty po 5 zł, każdy lek, i za darmo po 75 roku życia każdy będzie miał, bez względu na to, jakie leki, za darmo będzie miał te leki. To jest nasza propozycja i również to jest związane z polityką zdrowotną, ale to jest przecież senioralna i zdrowotna uzupełniają się. I to jest kolejny punkt naszego programu. My przedstawiamy ofertę całościową dla Polek i Polaków. A dogonicie w tej swojej ofercie to, co proponuje Prawo i Sprawiedliwość? No bo PiS właściwie nie ustaje w obietnicach. Wczoraj Jarosław Kaczyński, premier Morawiecki przedstawili znowu pakiet pewnych obietnic, które zostaną zrealizowane, mają zostać zrealizowane w ciągu pierwszych 100 dni po wyborach w nowej kadencji, czyli ustawy lub przygotowane programy dotyczące małego ZUS-u, 13, 14 emerytury i pakietu kontrolnych badań profilaktycznych. Mamy jeszcze do tego budowę 100 obwodnic i tak dalej, i tak dalej. No, to jest dzisiaj pomysł PiS-u. Przedstawia swoje propozycje. My również Pytanie tylko, czy nie szachuje w ten sposób całej opozycji? No dzisiaj można powiedzieć, że jest to specyfika kampanii, że każdy podmiot czy każda partia przedstawia określone propozycje dotyczące jakichś problemów, nie? A później kto będzie realizował te propozycje i w jakim zakresie? Mam nadzieję, że w całościowym, bo to często bywa, że część później nie zostanie zrealizowana. Tego nie wiemy, czy PiS również zrealizuje to wszystko. Dzisiaj wydaje mi się, że ludzie oceniają też, że wszystko PiS obiecuje, a później różnie może z tym być. A jak ocenią to wyborcy 13 października? No przekonamy się już za kilka dni. Tymczasem Jacek Czerniak, lider lubelskiej listy SLD w wyborach do Sejmu, był naszym gościem. Bardzo dziękuję za spotkanie. Dziękuję bardzo. Tomasz Nieśpiał, do usłyszenia.